Hej, cześć, jest to nasz kolejny odcinek z Path of Exile. Dzisiaj kontynuujemy sobie naszą przygodę z Mudflats. Prawdopodobnie dzisiaj pokonamy nieumarłego, bo nie pamiętam jak on się nazywał. W każdym razie był to nekromanta, tak? Chwilę wcześniej, dla waszej informacji bądź też ciekawości, brałem udział w evencie, który miał miejsce na tym serwerze. Był to event, w którym trzeba było w 150 minut chyba zdobyć jak najwyższy poziom, coś w ten deseń. W każdym razie, no, średnio mi to wyszło, bo padłem przez to, że dostałem SMS-a, ale bywa, prawda? Widzisz, tutaj nasza postać jest już naprawdę szybko strzelna. Poison Arrowa trzeba będzie ulepszać. Event ten był o tyle ciekawy, że tam trzeba było właśnie zdobyć te punkty i była tam jakaś nagroda, jednakże ja się na nią nie załapałem, bywa. Kurczę, podoba mi się ta trująca strzała. Fajnie, że właśnie teraz organizowane są właśnie różnego rodzaju eventy praktycznie przez cały czas. To naprawdę świetna sprawa. Skuban nieźle zabiera punkty życia. Myślę, że to jest idealna strzała, żeby dorzucić do tej strzały tego, no. Jak się to nazywało? Jest to idealna strzała, by dorzucić do niej kilka projectili. Projectili, no kurczę, zapomniałem słowa. O, żeby kilka strzał leciało, nie pamiętam jak się to nazywa. Lesser projectiles, coś takiego, jakoś tak. Widzę, że co za mi pajac jakiś pisze. No ale cóż, tego się nie ominie. Ważne sprawy nie mogą czekać jakoś długo. O, no słyszycie? Ja to mam, kurczę, urwanie głowy ostatnio. Mało mam, kurczę, czasu na cokolwiek praktycznie. No ale no nic. Jakoś się z tym żyje, prawda? Ja pierdzie, zaraz kogoś opierdzielę za tego escape'a. To tak spamuje. Okej, wszystkim się już zająłem. Teraz powinno być w miarę spokojnie. Okej, mam teraz zabrać glyfy. Ale się teraz tym nie będziemy zajmować. O, świetnie, tarcza. Szkoda tylko, że nie dla mnie. No ale no nic. Czy gdybym ja tylko pamiętał... A nie, to mi nic nie da, zapomniałem. Mapy są generowane całkowicie losowo. Wtedy bym przynajmniej był w stanie określić położenie tego przejścia, by zabić tego zombiaka, a raczej nekromantę. Bez znaczenia tak naprawdę, ale... No kurczę, fajnie byłoby tam dojść, bo tam trzeba wybić każdego potwora. Każdego najmniejszego przeciwnika trzeba załatwić. Bo inaczej nie zaliczy się misji. Okej, mamy The Fetid Pool. Okej, to jest naprawdę miejsce, przyprawia o dreszcze.
Oh fuck, berserker. Back into the ground with you. Slide na nemesis berserker. No on miał chyba nemesis. Whatever, tak naprawdę. Nie był jakiś silny. Rzekłbym, że słaby. Tak czy tak, jak na razie moja najlepsza broń to Fire Arrow. Same śmieci jak zawsze. Z nekromantą jest taki problem, że on cały czas wskrzesza swoich poległych towarzyszy. I czasem może być naprawdę ciężko go zabić. Mamy nasz pierwszy pierścień. Weaver 2-4, to nie warto brać. Fajnie, że on zwiększa jakby nasze obrażenia i czasem może być tak samo zaklęty jak broń, dlatego sprawia, że łuki bywają naprawdę potężne. No i o tym właśnie mówiłem. Cały czas krzesza te cholerstwa. Oh fuck! Przydałaby się tutaj możliwość zabicia go poprzez wybuchanie, wybuchające ciała. To jest coś, taki bloker na to. Wóz gin! Jest, padł. Teraz trzeba wybić pozostałe jego zabawki. Coral Hermet, super. Nie wiem co to za hełm, ale fajnie go mieć. Nie, to Cone Helmet. Whatever. O, niezłe ma te statystyki, te Poison Arrow, ta trująca strzała. Teraz tylko ją wylevelować odpowiednio. Idziemy dalej. Projectile Damage. Orb of Alchemy, super. Normal do żółtego. Super, Jade Hatchet, tylko że mi się nie za bardzo przyda. Ale nie mamy tyle siły, by go założyć, więc no cóż. To mógłby się przydać jako druga broń w drugim zestawie, no ale niestety tak nie będzie. Jezu, jak ja nie cierpię tych Roa. Mam jeszcze jakieś zielone? Mam jeszcze jakieś zielone. O, House Damage. Overtime and can stack up 4 times. Fajnie.
fajnie. Tylko co ten Viper Strike daje tak naprawdę? Aha, fajnie, wszyscy są nieśmiertelni, dlatego to mi nic nie dawało. Jak to Viper Strike wcale taki słaby nie jest. Co my tu mamy? Dobra, to przełożymy sobie do butów i tu mamy Physical, Cold i defensy. To ładnie nawet, niezłe rękawice. Pewnie zostało nam tylko do wyczyszczenia kilku przeciwników. Oho, 5 potworów zostało, teraz 4. Właśnie o tym mówiłem, trzeba to miejsce tak dokładnie wyczyścić. Teraz pytanie, gdzie te 4 zguby? Podejrzewam, że będą gdzieś na górze. Aha. WTF! Co to było? O, super. Nie będę miał gdzie włożyć Viper Strike'a. To trudno. Mogę wywalić. No i została jedna zguba. Padł. Proszę. Teraz możemy wrócić po naszą nagrodę. O, widzę, że zmienili nawet model portalu. No super, bo ten jest nawet ładniejszy od tamtego. Necromancer? We've got enough undead wandering around without someone raising more for us to deal with. Well, good to see you don't mind getting your hands filthy. Here, have this. The market dirty job well done. W ten oto sposób dostaliśmy 2 respect pointy. Respect pointy, co one nam dadzą? Możemy oddać jakiś skill za punkt, tak? Jakiś skill, jakaś nasza umiejętność, którą już wydaliśmy i po prostu zamienić ją na skilla, którego możemy wydać jeszcze raz. Po prostu możemy sobie zrefundować umiejętność, o, w ten sposób. Dobra, użyjmy tego. I co my tu mamy? Co byśmy mogli zrefundować? To byśmy mogli, ale nie będę tego refundował. Chociaż w sumie to mógłbym zrefundować. Ale nie będę tego refundował. Później coś zrefunduję, kiedy będzie taka potrzeba. Więc ja się z wami żegnam. No i co? Zapraszam was na kolejne odcinki z różnych naszych serii. Cześć!